Akademii Sokulskiej zawiera interesujące wystawy mówiące o historii samego miasta i całego powiatu sokulskiego. Najważniejsze jest to, że muzeum powstało rękami osób, które mieszkają w Sokółce i była to inicjatywa społeczna. Więc zabytki, przedmioty, które się znajdują w muzeum, są darami od społeczności mieszkańców Sokólszczyzny i są to niezwykłe, często bardzo cenne rodzinne pamiątki. W muzeum znajdują się dział historyczny, który zawiera zarys miejscowości, dziejów miejscowości. Potem wędrujemy do działu tatarskiego, który opowiada o społeczności Tatarów polskich, mniejszości etnicznej, która zamieszkuje do dzisiaj Sokulszczyznę. Jest to bardzo popularne miejsce, dział tatarski w Muzeum Ziemi Sokulskiej. Jest to część szlaku tatarskiego. Później turyści udają się do meczetów w Bochonikach i w Kruszynianach. W dziale tatarskim poznają historię grupy oraz podstawowe przedmioty związane z kultem religijnym, podstawowe fakty dotyczące historii Tatarów polskich. Piętro budynku muzeum mieści w sobie wspaniały dział etnograficzny, dzieło kilkudziesięcioleci działalności muzeum i ten dział zachwyca szczególnie osoby starsze. Znajdziemy tam przede wszystkim niezwykłe tkaniny. To są między innymi tkaniny dwuosnowowe albo pasy tkane z tych rejonów. Sokulski może się poszczycić zbiorem piśmienniczym Tatarianów. Chodzi o pisma modlitewne należące do społeczności tatarskiej z Białostoczyzny. Są to daławary, duajki, hamaiły. I to jakby przyciąga szczególnie turystów na szlak tatarski do Sokółki. Właśnie piśmiennictwo tatarskie jest takie niesamowite. Jest też taka ciekawostka, nie zawsze było tworzone w języku arabskim, mogło być też tworzone w języku polskim, a do zapisu używano alfabetu arabskiego. Więc to jest taka niesamowita historia o tym, w jaki sposób Tatarzy starali się kultywować swoją religię pomimo przeciwności i dużych problemów z przekazem wiedzy religijnej. Mamy tutaj tak naprawdę w dziale etnograficznym zabytki z końca nawet XIX wieku. Są to dary gromadzone od końca lat 70. Duża z nich część weszła w skład zbiorów w latach nawet 80. I są to, powiedzmy, rzeczy, które wskazują wielu osobom, szczególnie mieszkańcom samym, o wspaniałości tych terenów. Często w dziale etnograficznym spotykamy się z ludźmi, którzy dostrzegają dopiero dzięki wizycie w muzeum piękno przedmiotów, które mają w domach. Więc część z tych eksponatów na wsiach sokulskich, w miejscowościach sokulskich jeszcze jest, ale one na przykład są niedoceniane. I tak dzięki wizycie w muzeum ludzie odkrywają właśnie skarby, które kryją się na strychach. I tak też jest z dokumentami. Teraz jesteśmy w trakcie kolejnego przekazu fotografii opowiadających o historii Sokółki z okresu międzywojnia. To też jest działaniem muzeum, zbieranie, dokumentowanie i teraz już rejestracja cyfrowa fotografii. Muzeum powstało jako muzeum społeczne, jako archiwum tak naprawdę społeczne z darów mieszkańców. No i w tym momencie także stajemy się archiwum społecznym.
i będziemy pracować nad tym, żeby te zbiory, szczególnie fotografie stare traktujące o Sokółce, były dostępne w internecie dzięki bazie archiwów społecznych. My także mamy odrobinę przestrzeni magazynowej i tam też chowamy niektóre skarby. Zatem wystawę stałe, pomimo tego, że wyglądają często na niezmienne, tak naprawdę co roku zmienia się na nich sporo. Wymieniamy pewne przedmioty, przestawiamy je albo wymieniamy dokumenty znajdujące się w gablotach. Więc jeżeli chodzi o dział historyczny i dział etnograficzny, to zawsze coś nowego i coś ciekawego się w tych działach dzieje. Dlatego zachęcamy szczególnie mieszkańców samego miasta i miejscowości do tego, żeby nas odwiedzali. We wtorki mamy wstęp bezpłatny do muzeum, więc szczególnie wtedy można do nas zajrzeć i sprawdzić, co się zmieniło, bo zmienia się cały czas.